Do końca roku w Suwałkach ma powstać market sieci Intermarché. Aktualnie samorząd negocjuje warunki sieci drogowej i wygląd obiektu, który ma powstać u zbiegu ulic Świerkowej i Jana Pawła II. Władze nie chcą mieć w tym miejscu typowego, prostego marketu z blachy. Jak wyjaśnia Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk, obiekt ma korespondować się z otoczeniem. Sieć zaakceptowała jakby tutaj nasze rozwiązania w zakresie właśnie sieci drogowej. Teraz zatrudniła projektanta z Suwał, który no, jako najlepiej czujący miasto i tutaj jakby walory i tą przestrzeń tą miejską właśnie ma zaprojektować obiekt dostosowany do tej zabudowy, która tam istnieje i do charakteru naszego miasta. Będzie to projekt indywidualny, czyli nie będzie to typowy blaszak, taki jak powstają często w Polsce markety Intermarché. Zresztą tutaj też bardzo twardo rozmawiamy z siecią i bardzo jasny przekaz do sieci Intermarché skierowaliśmy, że nie zaakceptujemy takiego prostego obiektu blaszanego. Druga sprawa to układ dróg, które zapewnią bezpieczny dojazd do marketu. To wiąże się z przebudową istniejących już ulic, wyjaśnia Kurzyna. Problem z drogami jest następujący, że musi powstać nowy odcinek drogi do obsługi tego obiektu od ulicy Świerkowej pomiędzy właśnie planowanym obiektem Intermarché a budynkiem gminy Suwałki, który powstaje w tamtej okolicy. To również wiąże się z przebudową właśnie skrzyżowania i tego wyjazdu spod starostwa powiatowego i komendy policji. Sieci Intermarché chciała również mieć bezpośredni prawoskręt z ulicy Świerkowej na teren tutaj swojej nieruchomości. Drobna korekta jest również potrzebna w zakresie wjazdu z ulicy Jana Pawła II, tutaj na ten parking obecny przed akwaparkiem, natomiast docelowo będzie to też jeden z wjazdów wspólny właśnie na parking przed akwaparkiem i do sklepu Intermarché. Także tych problemów komunikacyjnych jest tam sporo.